specyfika współczesnego województwa podkarpackiego polega na tym, że są one bardzo różnorodne. Nie można powiedzieć, że istnieje coś takiego jak kuchnia podkarpacka. Ze względu na warunkowania historyczne, klimatyczne, geograficzne. Południe, proszę pamiętać, że to są wyżyny, wysoczyzny i tereny górzyste z bardzo ubogą glebą, z różnicami temperatury zimą -20, -25, latem o wiele chłodniej niż na przykład tereny wokół Rzeszowa, czy wokół Przemyśla, czy na północ od tej linii Dębica, Rzeszów, Przemyśl. Więc to zupełnie inaczej uwarunkowało jedzenie. Było zdecydowanie uboższe, prostsze, po prostu mniej składników, mniej możliwości surowcowych. Inaczej to wyglądało na obszarze Pogórzy, a jeszcze zupełnie inaczej na terenie Puszczy Sandomierskiej, czyli na północ od Rzeszowa. I te wszystkie elementy nakładały na siebie, czyli warunki klimatyczne, warunki glebowe. Do tego dołóżmy też jeszcze tradycje historyczne. Rusini, czyli Bojkowie, Łemkowie na południu województwa, Pogórzanie, czyli Dolinianie, czyli grupy, można by powiedzieć, polskie. Na to nałóżmy jeszcze Rzeszowiaków, Lasowiaków, ewidentnie polskie grupy etnograficzne. Do tego jeszcze tradycja szlachecka, tradycja niemiecka, tradycja czeska, węgierska, które tutaj były, tradycja ukraińska. Jeżeli to wszystko połączymy, to rzeczywiście mamy niesamowity gar wyśmienitych różnych smaków. Jeśli chodzi o Rzeszów, to jest bardzo specyficzna sytuacja. Proszę pamiętać, że do czasów II wojny światowej to było średniej wielkości miasteczko galicyjskie z ilością kilkudziesięciu, 30 tysięcy mieszkańców, z przodującą kulturą polską, żydowską, także szczególnie do I wojny światowej austriacką. Pamiętajmy, że to były czasy galicyjskie, a wokół po prostu morze Rzeszowie. Właśnie ta grupa etnograficzna z bardzo ciekawą kulturą, z bardzo ciekawymi pomysłami i co jest jeszcze niezwykłe, z pewną gwarą, która mimo urawniłowki czasów PRL-u przetrwała do dnia dzisiejszego. Zawsze jak jestem, że tak powiem, przewłoką, jak się elegancko nazywa, tych, którzy przyjeżdżają na teren województwa podkarpackiego z innego obszaru Polski. Bardzo mnie to ta gwara czasami na początku bawiła. Zrobiliby my na przykład. To jest takie charakterystyczne. Ale nie tylko różnica gwarowa, ale także oczywiście różnica kulturowa smaku. Dla mnie takim charakterystycznym elementem, jeśli chodzi o obszar Rzeszowszczyzny, nazwijmy to tak umownie, no to na pewno proziak, bo to było dla mnie coś niezwykłego, niezwykła kultura, ciekawa, bardzo ubogi w tym swoim pierwotnym składzie wyrobu, produktu, wypieku, czyli na samym początku woda, mąka, niewielka ilość sody oraz sól. Później systematycznie wzbogacana, wodę zastąpioną mlekiem, kefirem, jogurtem, niektórzy dodają do tego także jajko. Mąka może być różna, bo w tej chwili na przykład miałem okazję jeść także i proziaki gryczane, czy związane z tym takimi zbożami prodawnymi, czyli orkisz, samopsza, płaskórka, więc jest forma eksperymentu, bo proziak takie możliwości daje. Więc proziak był takim elementem łączącym tą kulturę kulinarną województwa podkarpackiego, ale były także unikalności. Unikalnością jest na pewno placek Rzeszowiak, bardzo typowy dla, stąd też nazwa, dla obszaru wokół Rzeszowa. Placek, który się składa, czyli ciasto, wypiek, składa się z trzech ciast. Na samym kruchym spodzie jest mielona masa orzechowa, powyżej mak mielony, jeszcze wyżej sernik, czyli po prostu warstwa sera. I ten niezwykle unikalny, ciekawy, zarejestrowany jako produkt tradycyjny wypiek jest rzeczywiście typowy dla naszego obszaru, regionu. Wsie wokół Rzeszowa nie były biedne, były nastawione po prostu na sprzedaż swoich wyrobów, towarów na teren tego miasta, więc po prostu nie było to aż tak bardzo ubogo jak na południu województwa czy na obszarach Puszczy Sandomierskiej. Ale mi się najbardziej podobały tego typu rzeczy, jak na przykład chude ziemniaki, czyli zupa, niektórzy nazywają to żartobliwie z niczego. Dodawano po prostu warzywa, a te chude ziemniaki, no to właśnie oczywiście ziemniaki, które nadawały to tym potrawom. Kuchnia Rzeszowszczyzny nie jest kuchnią ubogą, bo dodajmy do kuchni wiejskiej, plebejskiej także kuchnię miasta. Wydana w 1896 roku, jeśli dobrze pamiętam, książka kucharska, jedyna wydana w Rzeszowie książka kulinarna z przepisami, pokazuje, że ta kuchnia była całkiem bogata, bo i zupa z żółwia na przykład, różnego rodzaju cytrusy, które nam się wydawały, że są wynalazkiem XX wieku, a one już były w drugiej połowie wieku XIX. Więc
Więc z jednej strony pewnego rodzaju ubóstwo wynikające z bogacenia się tych warstw chłopskich czy mieszczańskich, ale z drugiej strony też pewne bogactwo, które wynikało po prostu z możliwości kontaktów towarowych z terenem całego obszaru CK Austro-Węgier.